Przed bossem, nie? Dokładnie. Ej, przed bossem mi się zapisało. Widzicie to? Uhuhuhuhu. Ej, powiem wam, że to nieźle, bo możemy się cofnąć. Czy próbujemy jeszcze raz go pokonać? Cześć w ogóle, ninja. To będzie trudne, bo ten łuk jest za słaby zdecydowanie. Sam zapisałem? Nie zapisywałem. To jest autosave, tutaj nie ma w ogóle zapisu, zobaczcie jak odpalę. Może tylko wyjść z gry. A skraszowało mi podczas walki z bossem. Możemy spróbować, dobra, lecimy na żywioł tam z bossem. Fuck it. Teraz przynajmniej wiem czego się... Teraz wiem czego się spodziewać po nim. No nie, to są najgorsze. Nie chcę. O fuck. Dobra. Powoli. O, nie mogę pod ten, po skosie strzelać niestety. O, jak ja to dostałem? Na przewrocie byłem. Dobra, dobrze, że to ma truciznę, bo to zawsze tam jakiś dodatkowy damage ona zadaje, nie? No nie, fuck! Te ogniki najgorsze. Jak ja ich nienawidzę. O, fuck. Nie! No, trafiło mnie coś. Co jest? No nie! Aha, dobra, ja nie jestem przy krawędzi! Ale się dziwię, czemu mi... One nie znikają. Gdzie on jest? Tam gdzieś. O, jakiś dziwny slow-mo był. Dobra, dostał troszkę mieczykiem. Dobrze, mieczyk ma duży damage. O nie! Fuck! Przycisnęło mnie tam. No nie, dostałem. Dawaj go tam. Oj. Dobra. Teraz na oślep strzelać, bo tam one latają. Może coś tam się trafi. Nice. Chodź tu. Dobra, już nie zdążę. No nie, te ogniki będą znowu chyba. Ej, nie puścił ich. Chyba się zbugowały coś. Może wygram. Teraz wiem czego się spodziewać po nim, nie? Oj fuck. Dobra, pierwszy potionek poszedł, więc nie jest źle. Jeszcze mamy spory zapas. A on już ma mniej niż pół życia. Oj, mi trzepnął na twarz. Kurde, dwa weszły mu. Aj, nie zdążyłem przewrotu. O, fuck. Dobra, drugi potionek leci. Oj. Dobra, i zaraz jeden będzie zniszczony, nie? Drugi wagon, najgorszy mówisz? Ciężko jest sfokusować się na jakimś jednym.
Patrzcie, ten zniszczony. Nice. Ten ma jeszcze dużo życia. O, ale się odbiły. Nie spodziewałem się tego. Nie. Dobra. Ładnie. Ten jest drugi, nie? Dobra. Jeszcze zostały dwa. Zostaw mnie. Jak mnie goni, dziad? Fuck it. Zostaw mnie. Dobra. Dobra, ten będzie zniszczony i został już ostatni. Powoli idzie, nie? Plan niezmieniony. Plan niezmieniony. Stream jest dzisiaj tylko do północy, jak coś. Nie, jak to w weekend nie ma czasu. O, shit. Nie! Ja pierdzielę. Ale mi trafił dwa razy. Trzy razy mi trafił chyba, nie? Dobra. Ej, głowa jeszcze będzie ostatnim tym. Dobra. Dawaj, dawaj tą głowę. Niszczę szybko. Gdzie jest głowa? Wezmę sobie potionka tak asekuracyjnie. Co robisz? Co robisz? Co robisz? O, dobra. Nice. Zrobiliśmy go. Trzeci loch zrobiony w takim razie. Ładnie, nie? I trzy osoby na streamie. Czy to się zawiesiło, czy faktycznie dzisiaj aż tak was zanudzam od początku? I nikt już nie chce do mnie przychodzić. Chyba tak to już jest. Tu coś się tak kręci, o właśnie. Tu się tam śmieje ze mnie na dworze. Chyba faktycznie. No i mamy troszkę tutaj wartych rzeczy. Te książeczki zawsze są dużo warte. Cyk. Chyba faktycznie zanudzam, nie? Na streamach. A ja się już pogodziłem z tym, że nie zostanę jakimś takim streamerem normalnym. Co jakiś czas są inne osoby. Tylko chyba kapitan jest najdłużej i Patryk tak naprawdę to... nikt więcej. Oni najdłużej są. Kolejny strażnik pokonany. Powiem wszystkim, ostrzegałem go, mówiłem, że to głupie. Niemożliwe, nie możesz cieszyć się z tego, co masz. Masz wspaniały sklep, założyłem nowy dodatek. Teraz możesz zatrudnić asystenta do pomocy. Możesz także wejść do lochu technologicznego. Ej, asystenta będziemy mieli. Co robi asystent? Dobra, to jest wkurzające, muszę za każdym razem czekać. Znaczy, no dopiero zaczęliśmy na to. Jak asystenta w takim razie zamontować? Gdzie jest mój asystent? Albo może on przychodzi do pracy dopiero jak się zacznie, nie? Też możliwe. Ale słuchajcie, dajcie te książki. Nie wiem czemu nikt w ogóle ich nie chce kupować. Co to jest w ogóle? Ej, co to jest? Notatki, marionetki... A ja wiem, co to jest! To jest do zadania tego! O kurde, tak, to nie zejdzie. To było do zadanka, gdzie miałem takie 5 zebrać, już mi się przypomniało. O, rzeczy na sprzedaż jeszcze mamy jakieś. No widzisz, gdyby nie to, że akurat spotkaliśmy się na serwerze i my z Kamilem graliśmy agresywnie i zatapialiśmy słupem galeony, to byśmy się nie poznali, no ale widzisz. Ale cię tam zatopiliśmy, no i cię zaprosiłem na streama i kurde, zobacz jak długo tutaj wytrzymałeś ze mną jeszcze. Jak długo ze mną wytrzymałeś. Ja tam tego nie rozumiem trochę, no, jak to możliwe.
Dobra, na pewno to będzie drogie. Ja bym to ustawił nawet na 15 tysięcy, zaryzykuję. Fuck it, najwyżej ktoś tego nie weźmie. Drugi tom na 15 tysięcy. Albo nie, ja drugi tom dam na 20 tysięcy. Niezła cena, nie? Dobra, nie ma taniochy. To po 2000 schodzi? Garnuszki. A to co to? Notatki o Nai. Nie wiem czym jest Nai. W takim razie za 20 tysięcy wystawiam. Ktoś przyjdzie, będzie niezadowolony, to będzie wiedział, nie? 500 za dużo. Macie za 400 może na razie, nie? Dużo dajesz? Kurde, to nie są tanie rzeczy. Ej, złodziej w pierwszy. Kurde, ja mu zaraz. Szkoda, że nie można skuć mu mordy od razu na wejściu. Od razu nam złodziej przylazł. Gdzie jest mój asystent? Ja się pytam w sklepie. Do roboty chyba powinien przyjść, a nie. Patrzcie, już kradnie. No. O, patrzcie, dowiemy się jak z książką. Ej, nie jest źle, nie jest źle. Cena go nie wkurzyła. Jest tylko niezadowolony. To oznacza, że cena jest już blisko. Na 16 tysięcy tak bym zgadywał. Czyli tam to 15 może faktycznie być. No możliwe, że muszę go gdzieś zatrudnić, ale nie wiem gdzie jeszcze w sumie. Nie wiem czy to jest tyle warte faktycznie. Dajmy 370, nie? Aha, wy chcecie już kupować. Dobra. A o, druga książka, 15 tysięcy. Patrzcie, zadowolony jest za 15 tysięcy. A to babcia jakaś będzie czytała dzieciom na ten... jako bajkę. Za 15 tysięcy książkę. Ej, to jest babcia dopiero, nie? Zobaczcie, jaką kurde książkę dla wnuków kupiła. Przy tablicy? No to możliwe, że przy tablicy trzeba kupić, nie? Patrz, za 16 tysięcy. Druga, a to jest matka, nie? Kupiła... babcia kupiła? Mama kupiła? I jeszcze przyjdzie dziadek pewnie i kupi. Proszę bardzo. Gdzie to jest ten złodziej? Się pokazał, patrzcie jak się czai. A ja stanę przy wyjściu. Chodź tu. Dawaj. Dobra, co my tu jeszcze mamy? To teraz, ja muszę obadać cenę tego. Powiem wam, że to jest, kurde, na pewno dosyć drogie. Stawiam na razie na 10 tysięcy, dobra, zobaczymy. 20 tysięcy to się nie podobało, ale to też nie jest zła reakcja. To oznacza, że za 17 może pójść. Dobra. To, cenę tego znam chyba. Za 2 tysiące to jest mało. Okej. Okay. No dobra, no może przegiąłem. Za 3000, nie? Ale wiecie co? Zrobimy tak. Może jednak za 4500 to kosztowało? Nice. O, patrzcie, ogląda tam za 10 tysięcy. I to było taniocha za 10 tysięcy. O kurde, ziomek, otworzyłeś mi oczy teraz normalnie. Tak jak tobie się otworzyły to oczy na to, ja biorę za 25 tysięcy. Niezła cena. Czemu do północy? Mam jutro na rano do pracy, niestety. Wiecie, miałbym wolny. Ja teraz urlop będę miał, także będą same długie streamy. Ale ja wiem, że wy idziecie do szkoły, także no... babcia przyszła jeszcze linę kupić, żeby dzieci związać, jak będzie czytać im tą drogą bajkę. Dlaczego ty chcesz? Ty chcesz 10 ropuch, niestety... Ej, dawaj. Kurde, garnek chciał mi ukraść. Niestety, ale się nie wybieram już na stare te lochy. Tylko nowe. No, no dobra, no czekamy. Wszystko już ogarnięte. Ja urlopu nie mogę brać w sezonie. Tylko po sezonie. Jak się wkurzył? Ej, na początku miał inną reakcję. Dziadek, co jest? 1700 nie jest zła cena. 1500. Tak. Znaczy 15 tysięcy w takim razie. Kolejne zadanie. Czego chcesz? Notatki generatora śmierci. Czym ty jesteś? Ej, ja podejrzewam, że on teraz w tym lochu będzie, bo w życiu tego nie widziałem. Bierzemy to zadanie. 10 notatek generatora śmierci. Musimy upolować typa. Garnuszek.
Ej, gdzieś ty się rozpędziłeś, nie zauważyłem, że złodziej w las. Kurde. Dobra, chyba nie będzie nas stać chyba na ulepsze. A nie, 207 tysięcy? Ile kosztowało? O, patrzcie, wziął to. Może będzie nas stać na ulepszenie. Nie wiem, kasę na pewno trzeba ulepszyć. Trzeba na początku ulepszyć... Oj, sorki, puknąłem mikrofon. Na początku trzeba najważniejsze ulepszyć kasę, bo to daje nam dodatkowe pieniądze z każdej sprzedaży. Takie wymuszone napiwki, nie? O, idzie po książkę tam typek. To tak, to przyszła babcia, mama i przyszedł tata kupić kolejną. Patrzcie, ej, po ile to jest? Za 4... Ej, normalnie ja nie, 8500 biorę. 25 tysięcy. Dobra, trochę za dużo. Troszkę za dużo, ale to też nie była zła reakcja. Za 22 tysiące, tak podejrzewam. 26? Co? Wait. Za to 26? Spróbujemy 25, ale nie wydaje mi się, żeby było tak dużo. Możemy spróbować. Nie, no to trochę za dużo chyba. Dobra, spróbuję jeszcze tak, na 17500. A to z tym asystentem, to mi się wydaje, jak ulepszy sklep na następny poziom. To chyba wtedy dopiero będziemy mieli. Tak mi się wydaje. I zaraz sobie zobaczymy to. Sklep. Ej, fajny. 120 tysięcy. Kasa. 70 tysięcy, taniocha, biorę. Od razu 15% więcej kasy. To jest dużo. O dodatkowe 5%. 15% od podstawowej ceny nam mamy więcej, nie? Sale to tam takie istotne to nie jest. A to troszkę kosztuje jednak, nie? 120 tysięcy, chyba nie chcę tego wywalić. Łóżko jest ok, myślę, że na razie może być to jedno po prostu. Myślę, że jakoś przetrwamy, ale dobra. Co ciekawe, to dalej nie jest ten. Nie jest to, jak mam tutaj tego zatrudnić, nie mam pojęcia. Czyli, aha, jednak po upgrade, tam było gdzieś napisane, tak? To nie zauważyłem pewnie. Dobra, zbroję mamy na max chyba. Czekajcie, sprawdzimy. Tak, zbroja jest na max ulepszona. Wszystko na trzecim poziomie. Teraz na czwarty poziom będziemy wchodzić. Ale ja muszę jeszcze ulepszyć miecz z tym. O kurde, no dla mnie to nie stać. A łuk? To samo. Trochę drogo. Trochę drogo. Ale dobra. Myślę, że w tym roku jak troszkę sobie tam przejdziemy z dwa razy, to już zarobimy, nie? Zaklinanie, spoko. O, przeraz nasz potworek. Poczekajcie, tam te dwa te trzeba odłożyć. Jeszcze. Nie. Nie szkodzi. No, że kasa jest, to nie szkodzi. Nawet lepiej, bo teraz pójdziemy, nachapiamy się nowych itemków i będą z tego dodatkowe pieniądze. Także to jest ważne, żeby mieć kasę. To się przydaje. Patrzcie, ja mam trochę tam tych rzeczy, co tak drogo schodzą. Ja teraz poulepszam, to jeszcze nam tego zostanie, nie? I wiecie co? Skoro jestem jeszcze tutaj, włożę sobie to do gabloty. O. Żaden złodziejaszek się nie pokusił na to, nie? Dobra. I lecimy na czwarte lochy. To są już ostatnie przed otworzeniem lochów, w których nigdy nikt jeszcze nie widział. Jeszcze nikt nigdy nie wszedł tutaj, a zostały nam ostatni klucz do zdobycia. Dobra, czego to jest loch? To jest loch technologiczny. To ciekawe. Ładnie idzie, ej. Już tak jesteśmy na finiszu tej gry trochę. Tylko przejść ten loch i wszystko poupgrade'ować. Czekajcie, łuk mam założony. Jakie potwory nas tutaj czekają? Łop. O kurde. O kurde. O panie. Nie, złapał mnie tam. Okej. Jakieś śmieci mamy. Ej, tutaj jest loch roślinny, serio? Słabsze lochy nam dają?
No nie chcę na tych słabsze iść. Dobra. Co ty robisz? Wybucha! Dobra, kurde, wybucha po tym. No nie spodziewałem się tego. Jakieś kurde nowe sprzęciki. Co? Tablica zakaz wstępu. Ja chyba nie wchodzi. Dobra. Kurde, nie zabiłem tego. Dobra, nice, udało się. Co mnie trafiło? Ja tam za szybko wbiegłem? Ej, dobre sprzęciki są, kurde. Dobre sprzęciki to idzie znaleźć, nie? Wybuchający. Dobra. Jakieś kabelki? Fajna muzyczka, to jestem ciekawy, jak na kolejnych poziomach będzie. Ciekawe, nie spotkaliśmy jeszcze tego gościa, co mam na niego zadania. Mamy 3 dni. O, fuck, zapomniałem. No tak. O! Łopanie! Kurde, wkurzający ten mały krasnale. Dobra. Wiecie co? Chciałem trochę przyżydzić na potionach, ale nie wiem, czy nie będą się... O, dobra, super. Nie trzeba. Przyżydziłem. O fuck, co to jest? Przyżydzenie udane, nie? Tamten go tam rozwali. Heh. Cheated. Patrzcie, jakie cheaty. Myślę, że kartka leży przy łazie. Z niego nie wypada. Tutaj nic, za tym kamieniem. Może tutaj coś będzie jeszcze? Nope. To mamy tu zobaczyć? Tą kartkę chcecie? Problemy, coś tam szlakami. Teleportowały się z miejsca na miejsce. Co? Czekajcie, zupełnie jakby teleportowały się z miejsca na miejsce. Ach. No to fajnie. Tutaj, strażnicy, nie mylić ze strażą, za nic. Istoty ze straży są małe, strażnicy gigantyczni, gigantyczne stwory z głębi lochów, strzegące gigantycznych skrzyń. Nie udało mi się jeszcze żadnego pokonać, właściwie to nikomu się nie udało. Jak mu się nie udało żadnego tego pokonać, jak kurde jest już w czwartym lochu? Chyba nikt jeszcze nawet nie zobaczył strażnika pustynnego i technostrażnika. Technostrażnika jeszcze nie widziałem, ale pustynnego rozwaliliśmy, nie? Ten zaszczyt spotyka mnie. Kolejny sukces szalonego Pita. Ciekawi mnie, jakich skarbów pilnują. Ten dziwaczny pomarańczowy stwór wydaje się być zainteresowany tylko strażnikami. Dziwaczny pomarańczowy stwór? Nie wiem, o co chodzi z tymi oazami tutaj. Nie wiem, tak śledzimy ciągle jakiegoś typa, ale no nie wiadomo do końca. Ktoś wie, czy to jest jakaś zagadka, czy co? XXGHA... Patix, dobry wieczór. Czy pamiętam? Chyba nie pamiętam. Boss, oh fuck, co ten boss potrafi? Oh shit, dobra. Dobra. Jak teraz zrobisz to? Nice. Przesunie mnie. Ej, ale to łatwe. Dobry cheat na niego, nie? Dobra, co będziesz robić? Shit. Nie mam damage'a, no kurde, muszę naprawdę ulepszyć tą broń. Nice, za pierwszym razem. Dobrze poszło, nie? Skakujemy na kolejny loch? Ja się trochę przyfarmił, wiecie?
Nie wiem, czy najlepiej by nie było. Też może tam będą lepsze rzeczy i za lepszą cenę. Jesteś książką, to miejsce z fabułą? No to z jakimś szalonym pitem lecimy. Także on tam mniej więcej opowiada o tych lochach po prostu, że jako pierwszy tam mu się uda pustynnego strażnika zobaczyć z tym, nie? Ale my będziemy pierwsi. Chyba, że spotkamy tego Pita może tu gdzieś. Ej, to by było jeszcze ciekawe, nie? Tam pod koniec, pod samym bossem. Albo jak przejdziemy może. Też możliwe. Dobra, loch technologiczny numer 2. Powiem wam, że kurde... 60 tysięcy powrót do domu. Niezła cena, ej. O, jest ten gościu, co ja na niego ten poluję. O, fuck. A dobra, myślałem, że tylko ta kulka może porazić mnie. Kurde, trafił. Aj, złapał mnie. Znaczy coś tam spadło. W tym sensie chciałem powiedzieć. Co tu się stało? Dobra, i to jeszcze bym wziął. I powiem wam, że to nie jest takie mi potrzebne aż. Dobra, wracamy do domu. Kość wiodąca do domu. No to tak mniej więcej wiem, że był tam zafascynowany nim. A nasz dziadek miał sklep i ten, i tamten dziadek, co tam jest w mieście, zawsze mówi, że powinniśmy jak nasz dziadek prowadzić sklep. A nie, się interesujemy tam lochami jakimiś. A tfu, lochy. Dobra. Słuchaj, panie. Muszę porezerwować. Bierę to. 192 tysiące. Jutro będzie mnie stać. Ale kupimy miecz, nie? Będzie ważniejszy. Bierę to. Wait. Nie to. To. Dobra. I bierę te buty. Czego brał materiały? Czy nasz dziadek? Nie, może skupował. Dobra, bierę jeszcze to. 512 tysięcy. O, panie, jaka to jest cena. Ale kupię to i będziemy chyba forsować na następny mieczyk od razu, nie? Tak myślę. Włócznie. Ciekawe, jak się walczy włócznią taką. To może być ciekawe. Dobra, i jeszcze będzie potrzebować kolejnego łuku. Dobra. To będzie tak. Będziemy chyba sprzedawać, nie? Co ciekawe, dzisiaj nas czeka dzień sprawdzania materiałów, chociaż ja widzę z tego, że większość materiałów to ja potrzebuję. Dobra, to wiecie co, jak mamy tak, to ja teraz sobie zrobię środkową skrzynię na te potrzebne mi rzeczy jeszcze. To i to. Mało zostało, nie? Wiecie co, myślę, że to możemy sprzedać jedno. Jeszcze sobie to odrobimy. Tak jak miotłem się walczy. No, tak myślałem, że coś w tym stylu będzie. Dobra, jeszcze będę potrzebować tych kamyczków do ulepszania. To są do potionów rzeczy, chociaż mi już chyba nie są zbyt potrzebne. No i tak, teraz pora potestować ceny. Powiem wam, że to będzie trochę skomplikowane. Dajemy 6 tysięcy za to. Nie no, ja bym dał tak 7. 7 tysięcy za to. To będzie drogie. Co to jest? Uszkodzony akumulator. Chociaż za uszkodzony to ja bym nie dał za dużo. Na 5 tysięcy. Butla z argonem? Brzmi drogo. Tak na 10 tysięcy to brzmi, nie? Dobra, to są notatki właśnie, których potrzebuję do skończenia zadania. Szpula wolframu. Szpula szpatula. Nudzi na dłuższą metę? No ja miałem taką przerwę, nie? 15 tysięcy? Za co 15? Za szpulę czy za ten? Czy za zepsuty ten? Czy wolframu? Znaczy ten argonem. 15 tysięcy mówisz? Co to jest? Rtęć. Rtęć jest droga, słuchajcie. Rtęć jest bardzo droga. Tu damy też 15 tysięcy. Za butlę z argonem, tak? Dobra. No to...
dajemy 15 tysięcy. A damy 16, może wezmą, co? Jak nie, to on po prostu następny kupi. Dobra, tu jakieś cienkie druty. To chyba nie będzie zbyt drogie, ale podejrzewam, że jakieś takie 3 tysiące może za to dostanę. Kondensator. Nie mam wystawionego kondensatora. Kondensator to jest taka typowa rzecz, co jest na każdej płycie zawsze. Kondensatory. Kondensatory to nie jest tania rzecz. No, dałbym za to 17 tysięcy może. Dobra, fuck it. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. To jest bowiem sklep mój. Co na sejla idziesz, ty? Nowy towar przyszedł, a ten kurde na promocję przyszedł patrzeć. 7 tysięcy? Nice, dobrze, trafiliśmy. Skoro tak, to sprzedajemy też drugie. 15 tysięcy za rtęcią, nie spodobało mu się. Dobra, podejrzewam, że z 10 tysięcy może. Testuję. Gdzie jest złodziej? Kto był złodziejem? Nie pamiętam już. Chyba ten tutaj. 17 500. O, fuck! Kondensator chciał mi zabrać. Ty dranio, wypierdzielaj. 3000 za kable to mało. Nice. Te kable są więcej warte. 6000. Dobrze, proszę bardzo. Udało się sprzedać. Dobra. Aha, to miałem zmniejszyć cenę. Bo to nie poszło. Chociaż wiecie co? Jaka to była reakcja? Nie wiem, dobra, nie będzie tak. Tu nie jest zła cena. Za 19 tysięcy. Dobra. Ale jak mówicie mi cenę, to proszę powiedzcie też za co, bo ja nie wiem. A przynajmniej gdzie to leży, bo ja nie wiem później o co chodzi, bo ja przelecę zaraz 5 towarów w przód. Kable? Za 10 tysięcy kable? Nie no, chyba aż takie drogie to one nie są. Dajmy 9, co? Co się nie spodobało? Nie wiem, czekajcie, to się chyba nie spodobało. Tak, 16 tysięcy za dużo. Dajmy 14. No spróbujemy 9, zobaczymy jaka będzie reakcja. To 5 tysięcy, zepsuty akumulator. No to wiadomo, no, można było się spodziewać, że zepsuty akumulator nie będzie jakiś drogi. 14 tysięcy goście ogląda. Bierz to. O, kondensator. Nie spodobało mi się, ale kondensator. Chociaż kondensator można kupić za złotówkę, za 2 złote tak naprawdę w naszym świecie, nie? To aż takie chyba drogie też nie będzie. No ale w tamtym świecie rycerstwa, kondensator. No to kurde. 3 tysiące pięknie trafione. Kable 9 tysięcy to za dużo. No. 7 spróbujemy. Dziesięć tysięcy za rtęć mu się nie spodobało. Rtęć jest droga, ziomek. Co ty się, kurde, kombinujesz? Ej, dobra, ziomek bierze to. To super, bo ja tu jeszcze miałem... Gdzie to ustawiłem, co miałem na sprzedaż jeszcze? O, tutaj. Daj mnie to. Poszło za taką fajną cenę. 7 tysięcy za rtęć. Nadal im się nie podoba. Rtęć to jakiś shit, wam powiem. Niebezpieczny rtęć, wiadomo. Powiem wam, że jakiś czas temu rozwalił mi się ten termometr z rtęcią. Oj kurde, jak zebrać rtęć? Ale się namęczyłem z tym. Dzwoniliśmy na 112, a goście też nie wiedział, co ma zrobić z tym. Żeby nam mniej więcej powiedział, co tam zrobić, czym to utylizować. Powiem wam, że to jeszcze w pokoju, gdzie dziecko mieliśmy, ale zanieśliśmy szybko do drugiego pomieszczenia. Ta rtęć tak szybko nie parowała, bo naparuje, to jest też niebezpieczna, nie? Szybko ją zebrałem na kartkę, troszkę się z tym namęczyłem, każdą kropelkę. Leżałem na ziemi i to zbierałem kartkami i jakoś się tego pozbyłem z pokoju, naprawdę, ale ciężko było. Dobrze, że panele miałem szczelne i to nie weszło tam nigdzie, ale bym miał przerąbane. Serio, musiałbym panele ściągać, jakbym miał jakąś dziurę. Normalnie bym musiał rozbierać panele, żeby się dostać do tej całej rtęci. Ej, dobra, rtęć to jest oficjalnie jakiś shit, jest bardzo niebezpieczna i jest tania i ten, i wypierdzielam ją zaraz na sejla chyba. 5 tysięcy za kable, nadal dużo. 3 tysiące się ucieszyli, 5 tysięcy to dla mnie za dużo.
Jak ja mam tu januszować, ludzie? Jak mam januszować? Dobra, wziął za 12 tysięcy. Bierz ten kondensator, Kobito, i ten. I ja spadam, bo mam jeszcze lochy do zrobienia. Dobra, czekajcie, bierz to. Nie podobało mi się. 4000 im się nie podoba. Jak to jest możliwe, że za 3000 tak się ucieszyli, a 4000 to za dużo? Trochę przyginają. O, Kamil się odpala. Uwaga, zatykać uszy. Będzie źle. Zaraz pójdzie jakiś hard ten bas. Kondensatorek ściągniemy już. Cyk. Do gablotki. Cyk. Ach, wiedziałem. Wiedziałem. Poszło. Ej, a to miałem wystawione? A nie, bo to kupiła typiarka ta. Ona nie sprawdza takich rzeczy. Tego znamy cenę. Tego jeszcze nie znamy cenę, nie? Szkule Wolfa. Nie, na ktoś to kupił. Rtęci rip. Rtęci rip. 10 tysięcy za to, poproszę. Dobra. Zarobiliśmy nieźle. Kupimy sobie ten miecz drugi. I zrobił to. Wszyscy się modlili, żeby nie zrobił. I on. A on to zrobił. Dobra. Drugi. Nie, czy gdzie te miecze są? Tutaj. Nice. Ale to jest drogie, słuchajcie. Cały hajs mi zeżarło. No siemka. Tak, tak, zaraz będę chować. Chciałem tylko to zobaczyć, po ile pójdzie. Tu jest racja. Ale czekajcie, co ja mam tak w ogóle? Mamy to, butlę z argonem, którą też sprzedaliśmy już przecież. Tylko to też ktoś kupił, kto mi nie podał ceny za nią. A nie, podali mi cenę. Ale przy Januszuję i tak poproszę troszkę więcej. Dobra, a tą kartkę potrzebujemy takich 10, co jest troszkę takie niefajne. Potrzebuję do zadania 10. Podejrzewam, że w 3 dni tego nie zrobię. Nie ma szans. Chciałbym wyczaić miejsca, gdzie są 4 te. 4 pokoje z tymi typami. I 2 razy rolować, nie? Na szybko, żeby się respiły. Tutaj jednego miałem, ale ja się chyba cofnąłem w pomieszczeniu, w którym on był, więc nic z tego nie będzie. Pójdziemy sobie kupić jeszcze potionki, żeby w razie co mieć. Cyk. 3 potionki. Dobra. Oj, 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 panie. Patrzę po czasie, ale nie jest źle, bo będziemy teraz troszkę grindować ten. Tam grindować? Jak to się mówi? Grindować czy grindować? Takie pojęcie, że trzeba troszkę postać i powbijać na tym. Kurde, cofnąłem się w tej komnacie, gdzie był ten właśnie typek. Czekajcie, może się zrespi w ten sposób. Nie zrespił się, fuck it. Dobra, lecimy to. Co jest? Ojej, ojej, ojej. Kurde. Po jednym muszę, dwóch nie zdążę uderzyć. Nice. Dobra. Troszkę. Oj, 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 tu jeszcze coś wypadło. Jak to możliwe? O, i jest healowanko na początku. Co my tu mamy? Po dokładnym zbadaniu sprawy zauważyliśmy, że źródłem błędów położenia może być strumień energii wymiarowej. Oj, 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 oj. Oj, uderzył mnie. Ej, on swoich też bije. Nice. No nie. Ty zbugował się. Albo ten go tak właśnie jakoś... Nie, nie wiem, coś się zbugowało tam dziwnego, nie? Co my tu mamy? Nice. Coś tu się podmieniło. Akumulator! I to nie jest zepsuty akumulator. Łopanie, akumulator trój coś tam. Przedmiot zniszczy się po otrzymaniu obrażeń. Kurde, szkoda, bo jest fajny. To ten kondensator, nie? Tak, nie, co to jest? To jest ten, argonem. O, butla z argonem. Dokładnie. Nope. Co my tu mamy?
O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra. O, znowu coś się tam. Wygląda jak pazłotko do grilla. Folia plastikowa, no proszę. Właśnie, właśnie tak. Bosik, o fuck. Nie wiedziałem, że to jest bosik, ale mnie załatwili. Oh shit, oh shit. Co ja mam tu zrobić? Jak ja mam go pokonać teraz? O nie, o nie. Mogę przeskakiwać przez to? Mogę, uff. Fuck. Troszkę przerąbane wam powiem. No nie, trafił mnie. Ale mnie trafił. Nie! Fuck. Ja wiem, że to nie są takie trudne bossy, tylko kurde głupie mechaniki mają. Które trzeba bardzo uważać i dosyć długo przez to się walczy. O, fuck, trafił mnie tyle. Serio trafił mnie? No fuck! Jak te gluty się respią wkurzające. O nie, o nie, o nie. Trochę mnie zamknęły. Dobra. Czynnego potionka mam. Kurde, trafił mnie tym. Myślałem, że na spokojnie tam sobie mogę stać. Łuk też trzeba ulepszyć, bo by się przydał teraz taki silniejszy, nie? Nie mam kasy na powrót? No co to? O fuck. Się skupiłem teraz na tej kasie. Ostatni hit będzie po mnie. Nie? Dobra, jaki fart zdążyłem. Nice, zrobiliśmy to! Ale kurde, było ciężko. Musiałem się trochę tutaj skupić, dlatego nic nie mówiłem. Aj.
Zrobili im go, nie? Ale wiecie co? Będziemy walczyć z nim jeszcze raz. Będziemy z nim walczyć jeszcze raz, dlatego że ja cofnę tutaj. A dobra. Przerąbane, bo faktycznie nie mam kasy na powrót. 60 tysięcy powrót. Żeby tutaj jeszcze raz przyjść. Wiecie co? Dobra. Walić. Sprawdzimy do końca te pomieszczenia tutaj i ten, i później dopiero... I później dopiero cofniemy. Daj mnie to! Nie, zabrał. Spadło. Przelutujemy to jeszcze, nie? Teraz najważniejsze jest zarobić jak najwięcej kasy. To jest. Czy na sposób to nie atakuje? Niszczy przedmiot znajduje się w wskazanym kierunku. No proszę. Mamy kolejnego. Ten pomarańczowy stwór wciąż kręci się wokół strażników. Coś musi go do nich przyciągać. Gdybym miał się założyć, czego wolałbym uniknąć, biorąc pod uwagę, że ostatnio siłą musieli mnie wyciągnąć z kasyna i straciłem w nim wszystkie łupy, które zdobyłem w lochach, nie wspominając już o mojej szczęśliwej kaczuszce. O czym to ja? Gdybym miał się założyć, powiedziałbym, że ci strażnicy są w jakiś sposób powiązani z piątymi drzwiami. No, potrzebne są klucze, które znajdują się w pobliżu Rionoki. To dość oczywiste. Czterech strażników, cztery dziwne kształty na drzwiach. Nie trzeba być geniuszem matematycznym, może ten pomarańczowy stwór wie coś więcej. To, co to za stwór w ogóle? Wygląda na to, że jest świadomy moich odkryć. Wkrótce się okaże. Czy on się gdzieś tu kitra? Nie. A może on przy wejściu jest? Tylko tak nie zwróciliśmy uwagi na to, nie? Też możliwe. Cześć, twardy kolo, siemanko. Kto to do nas zawitał? Dobra. I teraz na górę. Pakiet. Tu jeszcze nie byliśmy. Łopanie. Holy shit. No, zostawcie mnie. Oh shit. Oh fuck, nie jest dobrze. Dobra. Mamy sprzętu wystarczające, żeby się cofnąć. Tylko szkoda, że nie mam tego. Tego powrotu za 60 tysięcy. Strasznie to jest drogie. Musimy tym wrócić w takim razie. Chciałeś pisać, że cisza. Bartolinik zawsze przypomina, że ten, że jest cisza na czacie. No jest, no. Nie zawsze jest cisza na czacie. No. Rzadko kiedy ktoś pisze. Widocznie u mnie większość widzów woli rozmawiać. Znaczy ten, oglądać niż pisać. Podejrzewam, że to będzie drogie. O tak, akumulator powinien być drogi. I to tak z 21 tysięcy, nie? O, i przyszła i Justyna. Cześć, Justynka. Jak tam? Co z tam ręką? Chyba wczoraj mieli cię oglądać, nie? Niech się coś dzieje. No niech się dzieje, no. Jak chcesz, może być takim głównym podjudzaczem do pisania na czacie. Okej, okay, kable. Odkładamy to. Nice. Resztę możemy sprzedawać. Nie zepsuty, no dokładnie. Właśnie dlatego, że nie jest zepsuty. Folia. Folię tak za 5000. Zaraz to rozkręcimy. I to jest na sprzedaż, nie? Aha, tam mam 4. A dobra, Wojtek. Otwieramy.
Nie spodobała mu się ta cena. 7000, ale nie jest źle też. Kondensator, no dawaj. No kurde, to... Ja wiem, że to kosztuje 2 zł, no ale to tak się odpowiada takim 8000 może chociaż. Nie. To jest już kryształki, teraz jeszcze trzeba sprawdzić ich cenę, nie? Kryształki mogą być niezbyt drogie, tak z 8000. Kurde, drogi ten sklep ostatnio, nie? Akumulator ktoś sprawdza. A, ale nie jest źle, to nie jest zła reakcja, słuchajcie. Podejrzewam, że z 18000 wejdzie. Dawaj folię! Złodziej nam folię chciał zabrać. To dziad. Już sprzedaję, proszę was bardzo. Nie wiem, co się nie podobało, coś babci się... Rtęć chyba jej się nie podobała. Ej, no to rtęć to jest jakiś shit, no. Za ile to mam, za 2000 sprzedać? Herbatka z prądem. Też sobie chyba jakąś herbatkę zrobię zaraz. Ej, gdzie wychodzicie? Jeszcze nie jest zamknięte. Kumulatorek. Butla z argonem. Lecimy. Rtęć jeszcze mam. Cyk. Nie, ale 12000 wychodzi z tej rtęci, nie? Trochę tego wypada dużo. Nice. Bierz to. 91000 dostaliśmy od... Co jest? Jeszcze zła cena na tej rtęci? No nie wierzę normalnie. Ta rtęci to jest jakaś masakryczna. Macie. Jak w prawdziwym jakimś biedronkowym sklepie. Nice. Ej, poszedł ten akumulator. Za ładną cenę. Macie 2 teraz. Co mi jeszcze zostało? To. Okej, testujemy w takim razie. Co to jest? Zasilacz. Zasilacz będzie drogi, tak za 20000. Dobra, kable, słuchajcie, kable też idą już na sprzedaż. Sezon 18 w Diablo. Uuu, Diablo ktoś tu gra. Ja kurde, mam za mało czasu. Ja też chętnie bym pograł w Diablo 3. Ja od premiery grałem tam, później na PS4 też sobie kupiłem jeszcze raz Diablo i też chciałem sobie pograć z dodatkiem wtedy, no ale nigdy nie miałem czasu tego niestety całego przejść. Znaczy całe przeszedłem, ale wiecie, tam pograindować tego, nie? Dobra, folia jest... Folia to jakaś taniocha też, już widzę. O, gościu kupuje 2 akumulatory. Nice, zarobiliśmy. Cztery tysiące. Nice, poszło. Ej, kondensator to też jakiś shit chyba, coś mi się wydaje. Ja już myślałem, że będzie za ładną cenę. Jeszcze w gipsie. A jutro dopiero będziesz wiedziała, czy ściągają. Ej, w końcu ktoś rtęć kupił. Dobra, czekajcie, bo to chyba na tym jeszcze im nie pasowało. Czy na tym? Tak, na tym, ale to nie jest zła reakcja, ej. 17000 może pójdzie. Wiesz, my chcemy cię też zmuszać, że jak cię boli ręka, żebyś pisała tutaj z nami. Żeby nie było. Dobra. Bierz wszystkie 4, ziomek. Nice, ale zarobimy teraz. Zdążyłem mu wcisnąć jeszcze towar przed ryjnie. 397, ej. I jeszcze trochę i stać by nas było na kolejne ulepszenie tego. Na kolejne ulepszenie, wiecie. Właśnie tego. Właśnie tego, co myślicie. No dalej tej folii. Miecza starczą w tym sensie. No nie mam niestety więcej towaru, ludzie. Łuk? Może i fakt, przydałby się. Opa, wzięła. Niezadowolona, że taka droga folia babcia, ale wzięła. No i dobra, no i zostało już tylko to. Macie 3800. Dawaj, major, bierz to. Patrzcie, major weźmie za 7600. Chyba, że będzie przegięcie. O, nie wziął. Byłem pewny, by cały towar mi zszedł ze sklepu. A
takie gry, nie mam pomysłu dzisiaj. Czy tego CS-a coś gramy, czy nie? Chcecie potrolować, czy nie? Dźwiękami. A właśnie, bo łuk możemy w sumie ulepszyć. To racja. Możemy ulepszyć łuk, bo jeszcze mamy zaległy ten poziom jeden. Dobra, ale to jest drogie. Broń jest bardzo droga do ulepszenia. To już tego nie potrzebuję, bo już to zrobiliśmy. Ile takie coś kosztuje? 192. Wszystko w tej samej cenie pewnie, no wiadomo. Nie opłaca mi się ulepszać broni. Do 24, no. Lody na horyzoncie. O, ale masz dobrze. Wieśka, no wieśka też można coś pograć. Mamy w tym Wiedźminie grania, nie? Sporo. Mikstury poproszę. Może być. Dobra. Co tam, piesku? Justyna budzi czat. Ale to jeszcze coś zagramy, takiego może online'owego właśnie CS-ika, meczyk i wtedy Wiedźmin, co wy na to? Czy nie? Czy fuck it? Nie gramy żadnych tych. Ej, bo ja tak w ogóle to chciałem już tutaj kończyć. To jest dobre miejsce. Dobre miejsce, by skończyć, ale wejdziemy do lochu i tam wyłączymy. O, w lochu też się zapisuje chyba gra. O, właśnie jest zapisywanie tu z lewej strony. Także dobrze. Dobrze, dobrze, panie, dobrze.